Kierujący samochodem marki Renault Megane, mieszkaniec powiatu lubińskiego, jechał od Polkowic w kierunku Lubina. Natomiast tutaj, jak widzimy, z tej drogi podporządkowanej wyjeżdżał kierujący samochodem ciężarowym, tak zwaną gruszką betoniarką. No i jak widzimy, tutaj doszło do zderzenia tych pojazdów na tej drodze. Na chwilę obecnej pracuje już tutaj już grupa dochodzeniowo-śledcza. Będziemy ustalać, co było przyczyną tego zdarzenia drogowego i kto w nim zawinił. Tutaj z tego zdarzenia jedynie na chwilę obecną kierowca osobowego samochodu pojechał do szpitala, czekamy na informację o jego stanie zdrowia.